Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na szpitalu poradzieckim. Na YouTubie pewnie milion filmów o tym jest. Ja tutaj w zasadzie jestem chyba drugi raz nie na strzelance, tylko po prostu tak, żeby pozwiedzać. Także mam nadzieję, że coś nowego znajdziemy. Tutaj Maruś ma jakieś specjalne opatrzone miejsca, gdzie tam są pokuleni leżą, także idziemy szukać. Marku, powiedz mi, bo ty masz porównanie, bo byłeś tutaj, kiedy tutaj byłeś? Kiedy nie byłem. Nie, no w sensie, jako jeden z nielicznych pierwszych osób tutaj byłeś, tak? No, można tak powiedzieć. Jakie masz... kiedy to było jeszcze nie tknięte przez zwiedzające przedpokoje. Powiedz mi, jakie są twoje odczucia, jak to widzisz teraz, po tylu latach? No, na pewno nie mam porównania, tutaj każdy pokój, zwłaszcza piwnica właśnie w tamtych czasach, jakbyśmy byli, to było pozostawione dużo leków, sprzętu medycznego, telefony, jakieś do przetaczania krwi, luki i różne rzeczy. Teraz tego nie ma, bo pomieszczone na gdzieś na zewnątrz powyrzucane, poskradane. Tam zresztą się minęły pokój, w którym powinny być filtry do masek gazowych, ale to też zostało wyniesione i z tego, co żeśmy się też dowiedzieli, jak chodziliśmy z własną grupą, to prawdopodobnie maski te trafiały na Lelixa i na Allegro później. Co ty powiesz? 40 zł za sztukę. To tej historii. Maski, no filtry masek gazowych. Zasypane bodajże talkiem. To tego nie słyszałem. Tutaj też użył cyfrę 16. Jest pewny na 100%, ale nie, dobra. Też były jakieś umeblowane, no bo to wszystko miało wtedy swój klimat, teraz to są nowe ściany i tak dalej. Jeszcze w czasach, gdy nie docierali tutaj gracze ASG, nie docierali tutaj tak naprawdę ludzie zajmujący się Urbexem, mówiło, znaczy w ogóle do tej pory jedyny nieodwiedzony budynek tutaj na tego szpitala przeze mnie to jest zakaźny, nie? Budynek szpitala zakaźnego. I pamiętam, był tu taki pan, który dosyć dobrze i naprawdę znał historię, do wątpię, że teraz ci ochroniarze cokolwiek wiedzą o tym budynku. Twierdził, że jest tam skażenie paciorkowce, można się bawić, było to zabite dechami, drzwi były pozabijane, nie można było wejść. I jak on nam wtedy o tym powiedział, żeśmy nigdy nie odważyli się tam próbować wejść nawet, nie? No my się szaliśmy na zakaźne.
Tak? No może, no teraz podejrzewam, że już tam coś dobrze. No z czasem też to pewnie jakoś... od nas, ale wiem, że z tego co on wtedy nam mówił, że byli to ludzie, którzy znają się na rzeczy, mówi, że pacjentowi w ścianach można by 400 lat przetrwać. Co ty powiesz? Tak. No i nigdy żeśmy tam... Zresztą on mówi, że tam nic nie ma, ale... No, no nie próbowaliśmy leczyć. Trzeba dodać też, że obiekt ogólnie to się nazywa, że to był szpital radziecki, ale to był tak naprawdę szpital niemiecki. Wiesz co, szpital? No szpital to tu był, ale z drugiej strony, z tego co wiem, to bardziej to było takie jakby wypoczynek dla zasłużonych oficerów rosyjskich. Oni tu tak naprawdę do Legnicy przyjeżdżali w nagrodę. Na właśnie kino, hotel, basen. Tak, możemy pójść na... No w sumie kino, hotel... Kino mamy przy wyjściu. Na basen możemy podejść. I teraz tryb turbo latarki. Zobaczcie, co papierosy robią. Leży tu jedna paczka fajek. I tylko w tym miejscu jest wszędzie pleśń, żyw i inne rzeczy. Co, Marek, zobacz, co fajki robią z rzeczami? Leżą fajki, wszystko porosło jakimś mchem. Tak. Budynek zawsze o tym pamiętam w stosunku do innych budynków. Właśnie wyróżnia się to, że był najbardziej zdewastowany. Pewnie woda też tu dużo zrobiła, pewnie gdzieś od dachu się. Znasz cydlicę? Pamiętasz coś? Nie, ja... Nie gawarisz. Nie gawarisz. To może ktoś nam z widzów gawarisz, co tu jest napisane. No tak, niechlubnie muszę się przyznać, że sam tutaj byłem na kilkunastu strzelankach. ASG na C-Kuba. Są tutaj jedne z moim zdaniem lepszych strzelanek. Bywało po 150-200 osób i to są miejsca limitowane. Na ten moment, na tą edycję jest 150 miejsc z limitem. Są to naprawdę bardzo fajne strzelanki. Co to mogło być? Zobacz. Takie dziury. Zostały tu jakieś, nie wiem, coś do gotowania musiało być. No, i pod spód pomyje się wywalało. Przyjemnie. Musimy mieć jakieś, nie wiem, odpływy. Może kibla. Eleganckie paprotki rosną. Płytki, motyle. Troszeczkę pajęczyn. Tak to wygląda na ten moment. Teraz tak. Masz ciekawostkę? Nie, ciekawostki nie mam. Pytanie mam, ale to poza tematem. No zaraz przez. Tutaj tak naprawdę są, jak ktoś robił zdjęcia, widzicie pewnie zdjęcia z tego szpitala, to właśnie w tej części najczęściej są. W tej części najczęściej. Są fajne ujęcia właśnie. Z tych pomieszczeń takich zarośniętych. Tutaj nie wiem, to jest... Nie wiem, co to mogło być. Nie pytałem samo, tam po prawej sklepie jest, jesteśmy tutaj, tak? Wiesz co? Czy po lewej? Tak, po lewej. Jest tam z tyłu. No sklep to już jest cała totalna ruina, ale możemy pójść, zobaczyć. To łóżko nie było chyba jak jeden z najwygodniejszych łóżek. Jak myślisz, Marku? Myślę, że nie. Co jest? Można wyjść. Marku, byłeś na tym strychu? No widzisz. Chyba nie byłem. No widzisz. No to jest, ale tu jest ogólnie jasno. Podłoga dziurawa.
O kurczę. A tutaj mieli świetlik. Ja mam jeszcze zdjęcie tego pokoju w dużo lepszym stanie. On się kiedy palił, wiesz? Nie wiem. Ale wygląda to jak wygląda. Tutaj była jakaś mała rozdzielnia. Tutaj widzicie pokrywę od silnika. A tutaj prawdopodobnie była jakaś winda do żarcia. Tutaj pewnie szyb windowy jest. Postaram się może nawet nagrać go. Czekaj, może zawołam pał. Gdzie? Wcisnąłem się, zapaliło, nie? To się po prostu zwykła winda. Ale jest winda jeszcze w środku? Polacy są mistrzami recyklingu. O, tutaj zobacz jak ślicznie mieli urządzone. Takie wiesz, tutaj były, mi się wydaje, że to było od razu takie z tym. Sanatorium od razu. Mi się wydaje, że to było takie terrarium pokojowe. Terrarium pokojowe. Wiesz, szukamy... jaszczurki te sprawy, nie? A jak myślisz, jakie pająki by tutaj mogły być? No pewno kąpliki. Ale jakieś egzotyczne by tutaj może były, patrz, tu jest gorąco, co by tutaj? Smithy by tu wytrzymał? Smithy? Czy co? Kapitan bardziej na... No Smithy to nie, bo nie mogę się zakopać. Powiedziałbym, że jakieś nadrzewne w kołacji, no to i on dokładnie takie tematy. Widzicie, co tu mogłoby mieszkać? Więc jeżeli ktoś sobie, chce sobie otworzyć takie duże terrarium, wynająć to pomieszczenie, można pewnie. Ja w takim pokoju Lewana sobie trzymam. No, tu jest gniazdo! Gdzie? Gdzie? To latają osy. W ścianie jest. W ścianie. Dobra, czemu? Osy są bardziej agresywne od trzeszyni. Ano? Już się wpiły na mnie. Aaa, ujebała mnie, suka, blać! Zobaczcie ogólnie. Zobaczcie, ktoś się może rozczyta, co tu było napisane, bo to jest raczej czcionka ewidentnie niemiecka. Bo ten budynek budowali Niemcy. No Marek, dawno nie było ciekawostki o szpitalu. A ty jak z kieszeni rzucasz nimi z czapki? Nigdy nie leżałem w szpitalu, nawet nigdy nic nie miałem szyte, ale połamany, nie? No widzicie. Myślę, że tak trochę pojeździmy na tej urbeczy, to mu się to zmieni. Jeździłem 3 lata, nic mi się nie stało. Co znajdziemy ciekawego komentarza? Jak myślisz, są tutaj jeszcze kable w tym? Kiedy są? Ty, nie wierzę, 2 razy 1,5. Ja myślę, że to już opalone wszystko, znaczy, że wyjęte z kabli. Z aluminium. No ale aluminium to też, panie, 7 zł. Gaśnica kolejna. Mieć ile jeszcze starsze? A ja nie wiem. A malinowe. Krzygu tego nie pomalujesz. O, tu się jeszcze coś ostało, zobaczcie. Tutaj coś, jakaś, wydaje mi się, że jakaś większa maszyna mogła na tym stać. Takie podwyższenie. A tutaj, co my tutaj mamy? Takie małe pomieszczenia. Nie wiem, wydaje mi się, że coś tutaj było, że zobaczcie, kaloryfery wydaje mi się, że tutaj były. Coś musiało w jakimś specjalnym, że tak powiem, klimacie może leżeć, jakieś leki przechowywali, ciepło, coś wygrzewali, nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu mogło być. Tam jest jakiś właz, pewnie dałoby się przeczołgać w nim. Albo po prostu wystarczy zapytać Marka, co tam jest, on tam pewnie wchodził. Wiesz co, tu kiedyś leżało sporo fanków, pamiętam, że tam właśnie dużo rzeczy tam wyciągali takich. Właśnie pokoju tych węflonów. Tego tu leżała cała podłoga. Ciekawe, czy nie, coś kolekcja leży sobie, takie rzeczy zbierają. Co, powyciągali to? No jest prawdopodobnie. Chciałem, MC nie wiem, czy o tym nawet wie, może mu nie mówiłem, ale miałem taki zamysł, żeby wieczór kawalerski mógł właśnie tutaj urządzić. Marku, co? Tak, tutaj konkretnie. Marku, co tam jest, bo mi się nie chce wchodzić? Marek wszystko wie. No próbowałem się kiedyś przeszogać, nic nie ma, zwykłe jakieś rury tylko się ciągną, nie? Znaczy nic nie ma, no, kurczę, mówią, że tu stąd gdzieś pociąg do dworca naszego wyjeżdżał, nie? O, już mamy ciekawostki, jedziesz z tematem. No tak słyszałem, no, to nie jest potwierdzone i dużo ludzi tego szukało, ale
Nie ma planów, nie może tych planów, że tak powiem, zdobyć. A ty widziałeś to w jakiś sposób, czy nie? Bo bardzo często słyszałem właśnie, że widać, że idą tory w ściany, gdzieś to jest zabetonowane. Czy widziałeś to miejsce? To jest właśnie min, żeśmy szukali, nic nie znaleźliśmy, nie? Czyli taki miejski urban legend. Znaczy wiesz co, to bardziej ci uchroniarze tutaj takie rzeczy uskuteczniają, bo to u nich taka wiedza, nie? Bo ja to też słyszałem, ale nigdzie jest potwierdzony, więc wolę kogoś, kto bardziej ogarnia te tutaj tematy, zapytać się. Czyli, wiesz, nie jest to nieprawdopodobne, żeby tutaj szedł pociąg jakiś, tory, bo Legnica jest cała w jakichś takich... Nie wiem, czy pamiętasz, jak montowali nasz dworzec główny? To w gazetach przez chwilę było, że odkryli jakiś tunel. Też tam próbowałem się coś dowiedzieć, bo jak wiesz, tam zajmowałem się tematem legnickich podziemi. No tak. Trochę mi to upadło. No nic się nie dowiedziałem. To szybko, już tak powiem, widać, że ktoś dbał, żeby to gdzieś nie wyszło szerzej. Nie? No to pewnie. Dużo jest takich tematów, o których szybko chce się zapraszać, żeby... Tak jak ci opowiadałem, nie, że tam się dowiedziałem. Oczywiście nie są jakieś potwierdzone informacje, ale że pod śledziówkami jest piwnica z jakąś maszyną. Tak. Coś zboża, tak? Tak, tak. Coś tam było. Nie wiem, czy piekarnia, czy coś. Zaraz, też nie wiem, co to mogło być, ale to wygląda jak te kadzie z piwem, które widzieliśmy. Może jakiś baniak tu leżą na ciepłą wodę, albo coś w stylu. Wiesz co, mam wrażenie, że ta latarka jest na tyle mocna, że łatwiej świecić w sufit, niż konkretnie w miejsce. Żeby nie było, zobaczcie, ja ją wyłączę, to tutaj jest ciemno. Zuma, nie? To tam z tyłu leżało, gdzie było w miarę wszystko czyste. No, coś tu jest. Czy co, tu ogólnie też złomiarze wyciągają i niszczą to wszystko? Co, dużo opetów Beksowiczów, nie? Pseudo Beksowiczów zostawia po sobie niestety to, co zostawia. Jest taka zasada, jeżeli o nic chodzi, że po sobie zostawiasz tylko ślady butów, nie? Tak, a zabierasz zdjęcia. Tak, i ludzie, którzy tutaj przychodzą, nawet tam są te tagi na ścianach jakichś grupów beksowych, pseudo butów, nawet ktoś, kto niszczy takie obiekty, to nie powinien się nazywać. No zawsze tego na kilogramy tutaj było. No. A ten jest... Nawet nie mów, że fosfor, jak fosfor to jest rozwijał, bardziej. Nie wiem, tak pomyślałem przez chwilę, przeszłam przez myśl. Co, że fosfor? Nie. Bo fosfor jest aż tak chyba intensywny. Nie. Co trzeba mieć w głowie, żeby przyjść tu z fagą, zapłacić gościowi, przyjść z fagą i wszystkie obalować? Swastyka? No, co trzeba mieć w głowie, nie? Dobra, wiecie co? Faktycznie może przyspieszmy trochę. Za nami minęliśmy właśnie respa. Troszeczkę farba już odchodzi. Ruszy się tu rozładowali. Ruszy się rozładowali. Zawalona winda. Znasz historię zawalonej windy? Spadła. Czad. Spadła i leży. Nie wiem. Tu jakieś jeszcze papiery. Myślisz, Marku, że to światło działa? To spróbuję załączyć. No. Klik. Ty, działa światło. O, może ta można zwiedzać. Silnik. Nie zgadnę, na złomie już jest. Jedziemy, tak? To. Amperomierz. Taki z kategorii zacnych. Dlaczego tu nie robili takich boczników, tylko... To co, że się już na te wajchy, co po niektóre. O, tutaj Marek dobrze pokazuje. Siemens. Trzyfazowa. Ciekawa rzecz całkiem. Za mną? No i teraz liczę na któregoś z widzów.
No, był tu kawał instalacji. Adidas. A tutaj tu mam. Tak jak wyglądało. Znaczy, wiesz, oni to namalowali, nie? No to jest ruska połoma, to podroba. Jak i tutaj taka puma, nie? Tak. Kubota. Kubota. Zapalmy więcej światła. Marek, oglądałeś Rockiego? Tym, 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 tym. Ja to z główki przywaliłem i tak się zrobiło. Moskwa 89. No to potrafię przeczytać. Teraz będzie ciekawa skąd jest szpitala. Tej wannie ma wielu mega. To ta wanna? Tak. Lecę, że on swoją przywiózł. Znaczy wiem, że w wannie tu nagrywał w tym pomieszczeniu mega. Opowiadał o Białaszce. Adaś! Może się jest gdzieś. Ty, faktycznie jakieś parę spinki do włosów, coś tu jeszcze są takie. Czyli tutaj była lampa i tu powinien być stół, a ze stołu zrobiło się wanna. A za oknem widok mamy na sklep, który tutaj był. No i będziemy przychodzili też. Kiedyś miał szyby i były zdjęcia oficerów. Postaram się poznajdywać jakieś przebitki i powrzucać. Ty stary, patrz, szczęka. Tutaj tak wygląda w zasadzie wejście do tego szpitala. Tutaj zobaczcie, jeszcze jakieś tablice się ostały. Może komuś by się chciało to przetłumaczyć, co tu jest napisane. Pewnie jakaś część regulaminu, zobaczcie. Może jeżeli ktoś zna cyrlicę, to będzie w stanie to przetłumaczyć. Żałuję, że już zapomniałem, bo kiedyś się na własny użytek uczyłem i już nic z tego nie pamiętam. Także tak wygląda jedno z wejść. To było takie raczej, wydaje mi się, bardziej główne wejście. A w tym miejscu zawsze są odprawy na cykubach. Ogólnie tego nie widać, może z ujęć z drona zobaczcie, że budynek jest naprawdę ogromny. Tutaj było kino w tym miejscu. A są jeszcze nawet resztki tego kina. Może zdążymy wejść, bo czas nas mocno goni. Zostało nam pół godziny. A jeszcze chcemy zajść do kaplicy, na basen, no i do kina. Tutaj teraz wchodzimy do kaplicy. Odpalamy latareczkę. No i myślę, że Marek nas nie zawiedzie i jakaś ciekawostka będzie. No to jest ten krzyż. Właśnie moi znajomi odkryli, że jest więcej, nie wiem, co to jest w zasadzie. Był zamalowany krzyż chrześcijański i oni tu parę dni skubali, żeby dojść do tego, co to było, nie? Wcześniej był tylko, że tak powiem, do połowy to było, nie? Wspomnięte. Czy był tutaj... krzyż. Wiadomo, nie, katafal był kiedyś znicze więcej, to... Co było? Znicze więcej, nie? Tak typowo, bo tak to nie było jeszcze używane, że... Widać, że coś tu się działo, nie? On się podrzewał i tak dalej. A z tyłu tylko prosektorium. Więc przejdźmy do prosektorium. Tu były tak zwane lodówki. W ogóle jest o tyle dziwnie, że jak się będzie to naprawdę jeszcze, zwłaszcza taką wiosną, jak nie ma takiej patelni na dworze, to jest naprawdę chłodno, nie? Ale jak się ma kaplica do prosektorium? To było małe, wszyscy się pozbywali pewnie z głowy, żeby wiesz... Nie było widać, że jest front, są ofiary i tak dalej. Pewnie wszystko na bieżąco gdzieś bokiem wyjeżdżało. Co, nie? Ale stół to oryginalny nie jest od prostu, nie. Co? Ale lampa się jeszcze stała. Ta lampa swoje widziała pewnie. Lampa swoje widziała. Ta dziwna rzecz jeszcze nie znikła, więc to zmalowało. Dokładnie.
Tutaj gdzieś dziura powinna być, jest dziura. Na spływ krwi. Stół też miał taki na końcu lejkowaty kształt z taką dziurką, nie? Znaczy nie, to jak świeca płynu w ogóle. No tak, płynu. No krew to wiadomo, na kaszankę. Dziwne poczucie humoru. Teraz tak, tu wejdziemy na basen, ale tam jest takie, był taki płot. Czy wiesz, Marku, do czego on mógł być służyć? Co tu mogło być? Tam prawdopodobnie wypuszczali, że tak powiem, na przechadzki osoby chore psychicznie. Znaczy to nie tutaj było. Dalej, nie? To jest z tyłu, normalnie ogrodzone takie te. Idziemy teraz na basen, na którym zginął w roku gdzieś. Który to był rok? Gdzieś 2000... Jakoś tak. No to 2000-2002 gdzieś może jakoś tak. Z takiego daszku tam się spadł. Podwójnie dach, prawdopodobnie była jeszcze przeszkolona, nie? Albo nie wiem, czy tak jak pleci, czy coś. To też trzeba uważać, bo można sobie wyjść. Tak, to też trzeba uważać. No czujcie, ta podłoga pływa. Tutaj była sauna, prawdopodobnie. Trochę ten mikroklimat się tutaj nie utrzymał. Co najwyżej jakieś grzybki doszły lecznicze. Gdzie są kamienie? Są faktycznie kamienie. Tutaj nogi ładnie Paula trzeba umyć przed wejściem na basen. Ładnie trzeba. Popluskać. A, tutaj można wchodzić. Ciekawostka z basenu? Daj, ciekawostka. Można znaleźć filmiki, jak gościu tu pływa. A to co, ja tutaj nie popływam? Przytrzymasz kamerę? Dobra. Na miejsce, gdzie się zerwało, to jest chyba tutaj, jak się nie mylę. I tutaj skąd? Tutaj człowiek spadł. No, to raczej śmieszne nie jest, bo to się ludzka tragedia wydarzyła. Były znicze, były większe. Tak, prawie. Nawet jak ja tutaj byłem jakiś czas temu, to były znicze, wiesz? Znaczy, tu są potłuczone? Czy tu, nie, są kwiaty jakieś? Tak, tu były znicze. Ktoś potłuczył. Więcej, ale na pewno tutaj jest chyba wieniec. Taki już dosyć zdezolowany. Tam jest resztka, widzisz? Faktycznie jest wieniec. Koło ratunkowe było całe kiedyś, z tego co pamiętam. No wody jest. I na YouTubie jest filmik, jak gość się tu wskoczył i sobie popływał, nie? Tą wodę. No szczerze ci powiem, że później ma spiwę pewnie... Czy ja wiem, to jest deszczówka tak naprawdę mi się wydaje. Nie, ja mimo wszystko miałbym obawy. Tutaj taki klip i misiu powinien być. Jeżeli nikt go nie zniszczył jeszcze. Zaraz do niego dojdziemy. Co to są za napisy? To są randomowe literki, które w miarę do siebie pasują, czy... Myny, dy. Coś tam, ny. Krzyż. Rlu. Mnycrgly. No nie sądzę, żeby to z jakiegoś języka było. To nawet też łacina taka popieprzona nie jest. Mocno ciemny. Nigdy w sumie tak dobrze tego pomieszczenia nie widziałem. Zawsześmy go godzili. Ale on zawsze z latarkami. Ciężko było gadać się z latarkami, no to myk. Zdjęcie w internecie jest jak w ogóle przedstawienie było, nie? Z tej sali, normalnie przedstawienie, jakieś tu bajery. Teraz inne sprawy. Zobaczymy to z samej góry. Można wejść od tyłu, nie? Tylko jej sobie. Myk. Tak to wygląda. Prawie jak kino Helios w Legnicy. No i to był właśnie ten pokoik, o którym ci mówię, ale już chodźmy z niego. Oj, przepraszam.
teraz jesteśmy właśnie, zobaczcie, przyświecamy całą tą salę. Dobra, 5 minut nam zostało. No co? Chyba trzeba się uciekać, nie? Myślę, że tak. Wiesz co, Marek? Chodź pójdziemy, nagramy na balkon takie fajne zakończenie. I teraz pstryk. Dobra, to na sam koniec jeszcze ciekawostka od Marka na temat obiektu. Cały obiekt należy, prawdopodobnie jeszcze należy do kresowiaków. Dostali to za utracone ziemię. Jest wystawiony na sprzedaż za około 3 miliony. 3 bańki. Ktoś chciał, nie? Złotówę. Tak, PLN. Czyli sama ziemia jest tyle warta. Wyrównanie tego plus ten też są koszta. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Niebawem będzie kolejny urbex, bo jakoś tak się z Markiem szczególnie kręciliśmy, że jakoś tam się tak jeździ w miarę, więc spodziewajcie się następnego urbexu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, a pod spodem, pod filmem są różne ciekawe linki. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejka!